mottem tego referatu jest takie powiedzenie z autobiografii pani profesor Pawełczyńskiej. To, co nas w życiu spotyka, jest tylko tworzywem. To niezwykle dobrze pokazuje jej sylwetkę, jej postawę wobec życia i jej sposób funkcjonowania wśród ludzi, ponieważ ludzie ją zawsze najbardziej interesowali. Uniwersytety tak niezwykłej osoby, jaką była profesor Anna Pawełczyńska, to przede wszystkim sytuacje graniczne, w które wplątał ją los. I niezwykli ludzie, którzy znaleźli się na jej drodze życia. Napisała wiele bardzo ważnych książek, ale swojej autobiografii nadała przekorny tytuł Dary losu. Kogo stać aż na taki dystans do samego siebie i swojej tragicznej historii? Dary losu kończy słowami, jakże chętnie weszłabym jeszcze na drzewo, a może właśnie mi się uda wejść na drzewo i zagwizdać odę do starości. Miała wtedy prawie 92 lata, kiedy to powiedziała na taśmie, na nagraniu dla osoby, która właśnie zbierała materiał z tej autobiografii. I pomagała jej napisać, bo pani profesor Pawełczyńska straciła wzrok, może nie całkiem, ale w ogromnym stopniu pod koniec życia. Natomiast jeżeli chodzi o jej tragiczne losy, o których wspomniałam, wiedzę wszelkiego rodzaju, wiedzę czerpała z życia, potem systematyzowała ją na Uniwersytecie Warszawskim jako socjolog kultury, najgłębiej zainteresowana kulturą polską. Miała do czynienia z ludźmi potworami XX wieku i z sytuacjami potwornymi. Właściwie dotknęła ją większość potwornych sytuacji, które dotknęły tyle milionów ludzi w Europie w XX wieku. Ale stykała się także z ludźmi, którzy dawali jej siłę moralną i nadzieję, do której przywiązywała taką wagę. Wiele mówiła o nadziei, tutaj leży książeczka, którą napisała Ścieżkami Nadziei, właśnie jak zdobywać nadzieję wśród ludzi. Patriotyzm wyniosła ze swego domu tradycja kresowych, potem odwagi uczyła ją konspiracja Armii Krajowej i przyjaciele, czyli taki przybrany wuj, który był dowódcą 6 regionu obroży AK. To taka organizacja wokół Warszawy, czyli obroża. Wszystkie miasteczka podwarszawskie były zaangażowane w to. Do podziemia poszła, tak jak jej ojciec, z obowiązków. W 1942 roku trafiła na Pawiak, gdzie niezłomności nauczyły ją współwięźniarki. I zawsze opowiadała wiele o przykładzie, które dawały jej właśnie takiej możliwości przetrwania najgorszego. Można sobie wyobrazić, co spotykało 19-letnią dziewczynę na Pawiaku, aresztowaną przez Gestapo i przesłuchiwaną wiele miesięcy. Następnie 3-letni pobyt w obozach koncentracyjnych w Auschwitz i Flossenbürgu w Niemczech. W fabryce amunicji w Dreźnie jako więźniarka wyrzucona razem z innymi na trzecie piętro w czasie najgorszych bombardowań przeżyła właśnie te bombardowania. Z drugiej strony jej rozległa wiedza i najwyższy poziom naukowy kształtowały się w najciekawszych środowiskach uniwersyteckich na przełomie pierwszej i drugiej połowy XX wieku. Wśród prawników, polonistów i artystów warszawskich, szczególnie w wartym osobnej monografii środowisku warszawskich socjologów. To ostatnie środowisko było zwarte towarzysko, składało się z bardzo ciekawych ludzi, którzy zawsze na progu bohaterstwa przeżyli II wojnę światową, ponieważ mówimy o latach, końcu lat 40. i początku lat 50. XX wieku. Bogaci w doświadczenia, wyposażeni we wspaniałe umysły. Pani profesor Pawełczyńska nie tylko z nimi pracowała i uczyła się, ale również przyjaźniła się ogromnie. Wszyscy ci ludzie byli gorąco zaangażowani w życie społeczne. Odbyła studia socjologii i prawa u profesora Jana Bystronia, potem u profesora Stanisława Batawi,
a szczególny wpływ na nią miały seminaria socjologiczne w późnych latach 40. i późniejszych 50. prowadzone przez najważniejsze dla niej osoby, to znaczy Stanisława Osowskiego, profesora socjologa, a potem jego ucznia, profesora Stefana Nowaka. Te osoby okazały się dla niej decydujące w życiu naukowym i rozwoju osobistym. To byli mentorzy i przyjaciele. I teraz można parę słów powiedzieć o środowisku Osowczyków. Osowczycy to byli właśnie uczestnicy seminariów profesorostwa Stanisława i Marii Osowskich, którzy dwukrotnie prowadzili te seminaria. Najpierw do 1952 roku, kiedy to seminarium pierwsze zostało rozwiązane przez władze komunistyczne, a potem w drugiej połowie lat 50., kiedy zostało wznowione. Osowscy stawiali nie tylko wysokie wymagania naukowe, ale również moralne osobom, które tam współpracowały, które na seminaria uczęszczały. Osowski pisał o pracowniku naukowym. Pracownik naukowy to taki, który, do którego zawodowych obowiązków należy brak posłuszeństwa w myśleniu. Na tym polega jego służba społeczna, żeby nie był w myśleniu posłuszny. Nie wolno mu być posłusznym ani synodowi, ani komitetowi, ani mistrzowi, ani cesarzowi, ani Panu Bogu. Jeśli swe poglądy zmienia na rozkaz, albo myśli jego nie są w zgodzie z jego słowami, sprzeniewierza się swoim obowiązkom. Oto jak o tym środowisku właśnie w owych latach mówi Jan Olszewski, były premier, który też na te seminaria uczęszczał. To było ciekawe środowisko niezwykłych ludzi z doświadczeniami wojennymi. Okupacyjne doświadczenie tego pokolenia przynosiło sytuacje, w których człowiek musiał się liczyć, że musi natychmiast wyjść z mieszkania, bo sytuacja jest beznadziejna, ma parę sekund na zastanowienie, co robić i może nigdy więcej nie wróci do domu. To grono składało się ze studentów i nieco starszych słuchaczy, ludzi często po prostu opóźnionych z powodu wojny w swojej karierze naukowej. Często ludzie, którzy już jako dorośli zdawali maturę. Przybywali z różnych stron, zwykle byli o rok, dwa młodsi od profesor Pawełczyńskiej, a czasami nawet wiele młodsi. Do pierwszego pokolenia Osowczyków, pisze profesor Pawełczyńska w autobiografii, należeli Jan Strzelecki, socjalista, który w tym środowisku odgrywał znaczną rolę, Marcin Czerwiński, Danka Malewska, Witold Jedlicki, Stefan Nowakowski, Ilena Hurwicz, później żona Stefana Nowakowskiego, Irena Lorencówna, później żona Stefana Nowaka, sam Stefan Nowak, Paweł Bejlin i parę osób z grona profesor Marii Osowskiej. Później dołączyli Klemens Szaniawski, Adam Podgórecki, Andrzej Malewski, Hanna i Wiesław Wiśniewscy, Joanna Munkowa i Andrzej Munk i ważna postać Zofia Józefowicz. Ponadto do tych przyjaciół należeli wtedy Czesław Czapów, który twórca Polskiej Szkoły Psychodramy, później oczywiście, wymieniany często jednym tchem ze Stanisławem Manturzewskim, z którym badali chuligaństwo warszawskie owych czasów, połowy lat 50. Marcin Czerwiński. Wszyscy, których wymieniam, praktycznie byli albo żołnierzami Armii Krajowej albo wcześniej, albo powstańcami warszawskimi. Nie będę powtarzać już za każdym razem. Witold Jedlicki, jeden z najzdolniejszych socjologów młodego pokolenia, asystent Osowskiego, liberał i kosmopolita i jak określała to pani profesor Pawełczyńska, konsekwentny liberał i kosmopolita. On jest autorem słynnego eseju Chamy i Żydy, opublikowanego w Kulturze Paryskiej w 1962 roku. I jak pisała Pawełczyńska, nie czuł się ani Polakiem, ani Żydem, ani Europejczykiem i wyemigrował w 1962 roku z Polski. Ten esej Chamy i Żydy to był przełomowy esej. Chodziło o Antonińczyków i Puławian, czyli dwie frakcje w PZPR, prawda, w Partii Komunistycznej Polskiej. Dwa skonfliktowane środowiska komunistyczne rządzące Polską po 1945 roku.
pani profesor Pawełczyńska uważała, że inspiracji, informacji do tego eseju dostarczyli Niedzicki-Molszewski, Stefan Nowak i Wacław Makarczyk. A schemat Chamów i Żydów stał się inspirującym spojrzeniem, jej spojrzeniem, znaczy sposobem jej spojrzenia na frakcyjne walki w PZPR, aż po aferę Rywina w 2003 roku. Ona również tę aferę Rywina widziała w kategoriach walki natolińczyków i buławian, czy też Chamów i Żydów, zależnie jak użyjemy. Z Jedlickim prowadziła korespondencję do końca życia. On zmarł w Izraelu. Następną osobą był Wacław Makarczyk, też żołnierz szeregu Powstaniec Warszawski, Andrzej Malewski, socjolog, metodolog, który w wieku 30 paru lat popełnił samobójstwo i jego siostra Danuta, która również popełniła samobójstwo. Trudno powiedzieć, jakich względów. Stefan Nowak, Andrzej Rażniewski, Klemens Szaniawski, to już wymieniałam tych ludzi. Maria Ofierska, która należała również do tego grona, wspaniała redaktor, która niedawno obchodziła 85-lecie, która była wydawczynią większości tekstów przygotowywanych przez najpierw uczestników seminarium, a potem już samodzielnych naukowców. Jan Olszewski, Adam Podgórecki, Zygmunt Skórzyński, socjolog i politolog. O Janie Strzeleckim może powiem parę słów więcej, bo to bardzo oryginalna postać. Należał do grona najbliższych przyjaciół profesor Pawełczyński, powstaniec warszawski, ale zarazem socjalista, taternik. Człowiek o ogromnym uroku i dowcipie. Według słów Pawełczyńskiej, piekielnie zdolny bałaganiarz, który nie był w stanie zmusić się do systematycznej pracy naukowej. W ustach satyryka Janusza Szpotańskiego, którego na pewno Państwo znają, rycerz niepokalany socjalizmu poświęcił mu kuplet w swojej operze, w cudzysłowie oczywiście Cisi i Gęgacze. Tam jest to Strzelczykowski. Na cierpień padam otomane, w socjalizm wierzyć nie przestanę. Widzicie ten bolesny gest? Jam Chrystus socjalizmu jest. Tragiczny koniec dopisał los temu rycerzowi socjalizmu. Strzelecki zginął w 1988 roku w progu transformacji Polski, zamordowany przez tak zwanych nieznanych sprawców. Były to nazwiska złotymi zgłoskami zapisujące historię humanistyki polskiej XX wieku. Wielu z tych ludzi doszło do pozycji profesora i zajęło wybitne pozycje w nauce międzynarodowej. Wiele z tych osób wyemigrowało, kilka przynajmniej. Przychodził na te seminaria też Jerzy Dąbski, jak się okazało, główny konfident UB przy seminarium. Ten z kolei popełnił samobójstwo w 1956 roku. Przychodzili też inni naukowcy, o których Pawełczyńska pisała, o tak zwanej rozmaitej proweniencji. Niektórzy prosto z walk z tak zwanymi bandami, czyli jakowcami z powojennego podziemia. Mocno partyjni, jak wtedy mawiano. Pawełczyńska ze Stefanem Nowakiem, jej właściwie najbliższym przyjacielem, rozważali często, jak tych ludzi określić, jak tych ludzi oceniać. Prawda? To byli koledzy na co dzień, często bardzo pełni uroku ludzie i ciekawi, ale jednocześnie zaangażowani często, jak się potem okazało, w informację wojskową, w tego typu nieprzyjemne instytucje. I więc podsumowali to w ten sposób. Wieloznaczność tamtych czasów, pisała w autobiografii, polega na tym, że wśród osób, o których można wydać jednoznacznie złą opinię, jako o ludziach, którzy zaszkodzili Polsce, byli i tacy, którzy w innych momentach postępowali dobrze, ratując komuś życie, chroniąc przed wyrzuceniem z pracy i tak dalej. Ukuliśmy ze Stefanem Nowakiem powiedzenie, są ludzie, którzy szkodzą tylko wtedy, kiedy muszą. Wiele takich powiedzeń profesor Pawełczyński właściwie zasługuje na podawanie. Można zrobić spis aforyzmów, wydać książeczkę z aforyzmami jej autorstwa. I to jeden z nich właśnie. Ludzie, którzy szkodzą tylko wtedy, kiedy muszą. Pawełczyńska wraz z dużą grupą kolegów zrobiła w 1950 roku magisterium u Stanisława Ossowskiego z socjologii.
magisterium pod tytułem Więź społeczna w osiedlu Młynów. Po prostu taka fotografia społeczna osiedla warszawskiego, dosyć takiego specyficznego. Mieszkałam kiedyś w tym osiedlu i tam straszliwe chuligaństwo i bandytyzm. Ale najrozmaici ludzie tam mieszkali. W 60 roku zrobiła doktorat pod tytułem Grupy społeczne nieletnich przestępców w Polsce. Zgodnie z oczekiwaniami Osowskiego nie tylko zajmowała się naukowo tymi tematami, ale również praktycznie została kuratorem sądowym i zajmowała się opuszczonymi dziećmi. Wtedy doszła do wniosku, że właściwie wykolejona młodzież po prostu potrzebuje miłości, rodziny i dobrych warunków życia. I wtedy się zupełnie jest nadzieja, że nawróci się z tego wykolejenia. Poza tym wyruszali w Polskę na badanie, młodzi socjologowie z tego seminarium. Badali środowiska warmiaków, Mazurów, Ślązaków i najrozmaitsze środowiska lokalne. Część czasu spędzała wtedy w domach pracy twórczej, głównie w dawnym Pałacu Radziwiłłów w Niejeborowie, gdzie wszyscy wyjeżdżali tam dużą grupą. I w okolicy stała rodzinna wiejska chałupa Stefana Nowaka, późniejszego właśnie profesora Nowaka, który pochodził z wiejskiej rodziny z okolic Pałacu Radziwiłłów. Jeździła do Nieborowa do 60 roku, kiedy to razem z Nowakami Wiśniewskimi kupili sobie małe takie domki letniskowe w Zamkach Kościelnych pod Pułtuskiem, 80 km od Warszawy. Na północny wschód, wśród lasów i puszcz nad Narwią. Uczestnicy seminariów w tamtych latach to byli ludzie zdecydowanie starsi od dzisiejszych studentów, obarczeni poważnym bagażem doświadczeń właśnie z obozów koncentracyjnych i konspiracji. Na uniwersytecie nadrabiali stracone lata. Pawłoczyńska uważała, że Osowski wybierał specjalnie ludzi, którzy właśnie mieli takie ciężkie doświadczenia za sobą i na nikim się nie zawiódł, również naukowo. Środowisko to łączyło przede wszystkim koleżeństwo, zabawowy czasem styl życia, jak to wśród młodzieży nawet starszawej. Wojna zabrała im młode lata i nadrabiali stracony czas. Zawiązywały się i rozpadały przyjaźnie, były plotki, romanse, miłości, zawierano małżeństwa. Osowscy zapraszali studentów kilka razy do roku na podwieczorki albo kolacje u siebie w domu. Takie towarzyskie wieczorki. Raz, jak opisuje Pawłoczyńska, poradziła im, żeby kupili więcej alkoholu, to młodzież będzie bardziej rozbawiona, no, ale katastrofalnie się to jakoś skończyło i więcej już nie było alkoholowych prób na tych kolacjach. Pierwsze seminarium rozwiązano w roku akademickim 51-52 u szczytu stalinizmu. Wtedy Osowskiego z żoną, kilku innych profesorów, jak wiadomo profesora Tatarkiewicza, Tatarbińskiego, usunięto z Uniwersytetu Warszawskiego, żeby odsunąć ich od studentów. Nurt szukania prawdy, pisała Pawełczyńska, został ostro zakłócony przez bojówkę ZM-polską, która doprowadziła do usunięcia ich z uczelni. To do niej należeli Henryk Holland, Roman Zimant, Leszek Kołakowski, Stefan Morawski, a nieco później Zygmunt Bauman i Jerzy Wiatr. Wyeliminowano ludzi myślących na rzecz reprezentantów naukowego socjalizmu. Ja mogę tylko dodać, że Roman Zimant kiedyś publicznie przeprosił ludzi wyrzucanych również przez siebie wtedy z uniwersytetu i rzeczywiście całkowicie wystąpił z partii, całkowicie zerwał z tym środowiskiem. To rozwiązanie seminarium w 1952 roku było wielkim wstrząsem dla uczestników. I wtedy Pawłoczyńska, która miała rozmaite kłopoty mieszkaniowe, nigdy nie miała własnego domu do lat właściwie 60., znalazła nowe środowisko, uzupełniające powiedzmy środowisko, bo przecież tam tego nie straciła, w domu Janny i Andrzeja Munków. Andrzej Munk, słynny reżyser filmowy, malutka 27-metrowa kawalerka na Żoliborzu w kolonii warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej.
to Polonia zamieszkała przez przedwojennych socjalistów i ich potomków. Ludzi była dla nas, nie mających jeszcze mieszkań, wielkim salonem i dzięki postawom Janny i Andrzeja czuliśmy się tam jak w domu. Klucz leżał pod słomianką. To była jakaś konsolidacja ludzi, dziedziców ideologii WSM-owskiej, mającej przed wojną wielkie znaczenie. Munk był wtedy skromnym dodatkiem do swojej wspaniałej żony. Więc było to środowisko filmowców i tam Paweł Czyńska zdobywała wiedzę o kulturze, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, ponieważ całymi nocami prowadzili rozmowy z gośćmi licznymi wtedy najrozmaitszymi ludźmi sztuki i kultury. U Munków profesor Paweł Czyńska poznawała właśnie ludzi z kręgów artystycznych i sporo teoretycznej wiedzy o kulturze. Tam też poznała Szaniawskiego, Jerzego Zawieńskiego i kilka zakonnic z Lasek, które udzielały gościny przyjaciołom Munków. Proszę zwrócić uwagę, że tu jest socjalistyczne osiedle, a to zakonnice z Lasek, prawda? Najrozmaitsze środowiska, które stapiają się w niezwykle ciekawe środowisko intelektualne, twórcze i budujące dla wszystkich uczestników tego towarzystwa. Potem Munkowie wyprowadzili się na Stare Miasto. Paweł Czyńska zamieszkała u koleżanki Ady z Lepów-Nowickiej, córki szewca, prawdziwego komunisty, człowieka uczącego dzieci bezinteresowności. Zrozumiała wtedy wiele z postawy komunistów polskich, walczących o lepszy byt dla biedniejszych warstw społecznych. Ale w 1959 roku dostała dzięki rozmaitym protekcjom własną kawalerkę, też na WSN-ie na Żoliborzu przy Filareckiej 9. Po październiku 1956 roku środowiskiem profesor Paweł Czyński stali się również niektórzy intelektualiści zgromadzeni w klubie Krzywego Koła. Wstąpiła do klubu Krzywego Koła w drugim, niepodległym wobec ubeckich inspiratorów wydaniu. Przeważnie czytamy o klubie Krzywego Koła, że było założone właśnie przez inspiratorów z UB, są znane nazwiska. Natomiast w czerwcu 1956 roku dokonał się tam przewrót pałacowy, można powiedzieć obrazowo. Mianowicie część uczestników po prostu wyrzuciła za drzwi dotychczasowe władze, ukonstytuowali nowy zarząd, wybrali prezesa. Prezesem, o ile pamiętam, został wtedy Jan Józef Lipski. Były tam też takie osoby jak Jan Olszewski, prawnik Jerzy Jasiński, Adam Podgórecki, Aleksander Małachowski, marszałek Sejmu po 1989 roku i wspomniany już Stanisław Mentużewski. Później nagradzany na świecie wybitny reżyser dokumentalista, oczywiście najmniej doceniany w Polsce. Dostał 3 najwyższej rangi nagrody międzynarodowe za kilkuminutowe filmy dokumentalne. Cechą charakterystyczną mistrzów i preceptorów Paweł Czyński był najwyższy poziom intelektualny, któremu zawsze towarzyszyły pozytywne cechy osobiste. Uczciwość, bezinteresowna miłość nauki, dążenie do dobra społecznego i okazywana ludziom przyjaźń. W latach 50. Paweł Czyńska studiowała jednocześnie z socjologią prawo u profesora Batawi, prawnika, kryminologa i lekarza psychiatry. Razem z nimi sławnym psychiatrą Antonim Kępińskim napisała artykuł Przyczyny okrucieństwa i przestępczości, gdzie znajdują się pierwsze refleksje na temat postaw ludzi w sytuacjach ekstremalnych. W 1973 roku te zainteresowania zaowocują pomnikową książką pod tytułem Wartości a przemoc, napisaną z pozycji obserwacji uczestniczącej, ponieważ sama była więźniarką w Auschwitz, a to jest właśnie książka o Auschwitz i o rozmaitych grupach społecznych, grupach kobiet, rozmaitych narodowości, rozmaitego wykształcenia, rozmaitych postaw moralnych, które się tam znajdowały. Ta książka była ważna dla rozwoju intelektualnego Paweł Czyński. Po jej napisaniu, odłożeniu na piłkę, jak pisała, przepraszam, na półkę, jak pisała, minęły wszelkie koszmary nocne związane z przeżyciami obozowymi. Książka była przetłumaczona na ważniejsze języki, podobała się na całym świecie, najmniej w USA, gdzie nie akceptowano niektórych jej odkryć na temat Holokaustu.
Oba kierunki, socjologia i prawo, do tego badania etnograficzne pozwoliły jej zdobyć szerokie spojrzenie na sprawy społeczne. Właśnie jako kurator z sądu rodzinnego w Pruszkowie pracowała i doszła do wniosku, że jedynie słuszna profilaktyka polega na stworzeniu rodzinie zaplecza współdziałającego w wychowaniu, obejmującego zamieszkujące w pobliżu dziecięce i młodzieżowe grupy zabawowe. No i potem przenosiła się kilkakrotnie do rozmaitych miejsc pracy. Najważniejszym z nich był Ośrodek Badania Opinii Publicznej i później się nazywał i studiów programowych przy Polskim Radiu. Pierwsza nowatorska instytucja badania opinii społecznej. Profesor Pawełczyńska razem z profesorem Nowakiem stworzyli, wtedy jeszcze chyba nie był profesorem, stworzyli cały system badań opinii społecznej, który potem był częściowo podtrzymywany, częściowo zarzucony w dalszych latach. Jan Olszewski tak wspomina ten okres. W 1956 roku w czasie odwilży oboje z Hanią Pawełczyńską byliśmy na stażu w Zakładzie Nauk Prawnych PAN, niejako na przechowaniu u Jana Wasilkowskiego do 1952 roku rektora Uniwersytetu Warszawskiego i kierownika tego zakładu. On przyjmował ludzi w tak zwanej odstawce. Paradoksalnie trzecią taką osobą wśród nas, to znaczy Olszewski, Pawełczyńska i trzecia osoba był Kazimierz Konkol. Człowiek o pięknej karcie powstańczej i okupacyjnej w latach 60. związany z niesławnym środowiskiem Moczarowskim. Po 20. zjeździe w ramach odnowy października 56 zaproponowano nam trojgu, żebyśmy wstąpili do PZPR. To robiło na nas wtedy wrażenie tej samokrytyki i zapowiedzi zmian. Konkol i Hania dali się na to wziąć, zostali kandydatami. Ja na szczęście zachowałem przytomny dystans, mówi Olszewski, i nie wstąpiłem. Hania wiele lat pozostawała kandydatem do PZPR, kiedyś w końcu wstąpiła na dobre. Po 56 roku przy Klubie Krzywego Koła założyła sekcję diagnostyki społecznej i potem cały ten ośrodek wszedł do OBOP-u z decyzji Włodzimierza Sokorskiego, szefa Radiokomitetu. Z głosowania pracowników Hania została dyrektorem OBOP-u. Parę lat później popsuła się atmosfera polityczna, zaczęły się naciski na OBOP i wtedy wystąpiła z PZPR. Sekcję diagnostyki społecznej prowadziło kilkoro socjologów, częściowo już wymienionych tutaj z właśnie seminarium Osowskiego, to znaczy Czapów, Makarczyk, Aleksander Matejko, Stanisław Manturzewski, Andrzej Rażniewski, Andrzej Siciński i Zygmunt Skórzyński. W książce Dary losu jest literówka bardzo nieprzyjemna. Mianowicie mają tam Państwo napisane, że pani profesor Pawełczyńska wstąpiła do partii, to co opisuje tutaj Jan Olszewski, w 68 roku. W 68 roku oczywiście nie wstąpiła, już wtedy od 4 lat nie była w partii, także to musiało być napisane w 58, ktoś nie zauważył. Ja proponuję poprawić to, bo to niezwykle zmienia historyczny obraz i tych czasów, i pani profesor Pawełczyńskiej też sylwetkę. Ośrodek Badania Opinii Publicznej był w tak zwanych demoludach, czyli w strefie sowieckiej, pierwszą i na długo jedyną tego rodzaju instytucją z prawdziwego zdarzenia. Pani profesor Pawełczyńska wyjechała do Paryża na 3 miesiące, szkolić się w szkole francuskiej, na Uniwersytecie Francuskim. A pan profesor Nowak otrzymał stypendium z metodologii badań opinii publicznej u profesora Lazarsfelda ze Stanów Zjednoczonych. W ten sposób horyzonty intelektualne tego środowiska wzbogaciły się o kontakt z najwyższej klasy nauką światową i metodologią. Paryż pani profesor znienawidziła, bo nie mogła nigdy nigdzie tam trafić, ale za to poznała warsztat naukowy w wielkich instytutach badania opinii publicznej. Ta obojga, to kształcenie zagraniczne zaowocowało nowatorskimi, sławnymi badaniami pod tytułem Studenci Warszawy, Studium Długofalowych Przemian Postaw i Wartości we współpracy z Zofią Józefowicz pod kierunkiem Stefana Nowaka. Przez kilka lat wyniki tych badań publikowano wyłącznie kawałkami w czasopismach, wreszcie dzięki profesorowi Janowi Szczepańskiemu w 1965 roku, czyli
właściwie 7 lat po przeprowadzeniu tych badań udało się w formie powielaczowej książki wydać tych studentów, a pełne wydanie nastąpiło już też w książce poświęconej całemu zjawisku dopiero w 1991 roku. Prawie w 40 lat, prawda? 30 parę lat po przeprowadzeniu tych badań. I w czasie tych lat uderza niezwykła rozmaitość tematyki prac naukowych Paweł Uczyński i współautorów, z którymi prowadziła swoje badania. Ta tematyka to kultura miast, rozwój wsi, małe miasteczka, monografie regionów, przestępczość nieletnich, wykolejenie dorosłych, muzyka młodzieżowa, zdrowie, religijność, laicyzacja, autorytety. O tym pisała w rozmaitych pismach, artykuły i włączała to niekiedy do większych prac. Po 1956 roku profesor Osowski przywrócony zostaje do pracy, mianowany szefem Zakładu Teorii Kultury i Przemian Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i wznawia swoje seminarium. Na to seminarium teraz uczęszcza Magdalena Jasińska, ukochana uczennica Marii Osowskiej, Zofia Józefowicz, Krzysztof Kiciński, późniejszy profesor etyki, Andrzej Koźmiński, obecny szef szkoły Leona Koźmińskiego, imienia jego ojca, kuzyn Paweł Uczyński zresztą, wybitny ekonomista i socjolog. Nina Frenzel, później Zagórska po mężu, polonistka i socjolog, asystentka Nowaka, a łączniczka w Powstaniu Warszawskim w wieku 12 lat. Znowu Andrzej Ważniewski, ponadto Julia Sowa. Podczas gdy w końcu lat 40. otoczenie i całe to seminarium Osowskiego składało się z ludzi dojrzałych, to 10 lat później, po październiku, profesor ponownie szukał ludzi o podobnych cechach i doświadczeniach, ale już okaleczonych przez stalinizm, a nie przez wojnę. W związku z czym siłą rzeczy to byli znowu ludzie znacznie młodsi, aczkolwiek często starsi niż przeciętni studenci. Szukał inteligentów, których życie obfitowało w dramaty i tragedie. Miał do nich zaufanie. Jak już mówiłam, rodzeństwo Malewskich, każde osobne z innych przyczyn, zginęło śmiercią samobójczą. Więcej o tym trochę napisałam, będzie w wydaniu książkowym, prawda, o przyczynach tych spraw. To okres intensywnych przyjaźni. Paweł Uczyński, Bogdan Ofierski, brat Marii, geniusz statystyki Andrzej Szarkowski, Marek Styczeń, ale przede wszystkim zawsze na pierwszym miejscu Stefan Nowak. Wyniosła z obopu również kilka ważnych przyjaźni, m.in. z Janiną Kobel-Sobczak, z którą potem spotykała się do końca życia. Po śmierci Osowskiego jesienią 1963 roku Nowak kontynuował to seminarium. Dla Pewluczyńskiej osoby już po 40 otworzyła się szansa cenionego przez nią kontaktu z młodzieżą akademicką. Tym razem już nie była koleżanką i kumplem, była, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, matkowała temu zakładowi, który socjologów młodych, który prowadził Stefan Nowak. Samemu Nowakowi też matkowała, częściowo za pośrednictwem legendarnej gosposi Nowaków, pani Feli. Także pomagała też w wychowaniu jego 10-letniego wtedy syna Andrzeja, dzisiaj też profesora psychologii. Względna swoboda pracy w OBOP-ie została ograniczona przez władze polityczne w marcu 65 roku i wtedy, znaczy wcześniej trochę, a w marcu 65 roku Paweł Uczyńska zrezygnowała z tej pracy, po niej stanowisko objął partyjny socjolog Józef Kądzielski. Wtedy została adiunktem w Instytucie Badań Literackich PAN pod kierunkiem profesora Stefana Żółkiewskiego, którego niezwykle lubiła i ceniła mimo jego komunistycznej proweniencji i działalności w okresie stalinowskim. W 1969 roku znalazła się w zespole prognoz społecznych IFIS, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN pod kierunkiem Andrzeja Sicińskiego, gdzie pracowała do emerytury w 1980 roku. Wypromowało czworo doktorantów. Byli to Jan Kelus, Kazimierz Korab, Jerzy Wertenstein-Żuławski, już nieżyjący, i Teresa Wojtowicz. Po 1968 roku za granicę wyjechało sporo wyrzuconych z Polski przez reżim Gomułki osób narodowości żydowskiej.
socjologów, m.in. Zygmunt Bauman, wybitny student Klaudiusz Weiss, Jan Gross, o którym też nieraz słyszeliśmy, i wielu innych. Od tej pory matkowała już nie tylko Stefanowi Nowakowi, ale młodym asystentom z jego zakładu metodologii, jak Mirosława Grabowska, Krzysztof Koseła, Krzysztof Nowak, Mirosława Marody, Antoni Sułek, Tadeusz Szawiel, Ireneusz Krzemiński, Hanna Giza i kilkanaścioro innych. Stali się przedmiotem jej dogłębnej uwagi i wielu rozmów ze Stefanem Nowakiem. Uczestniczyła w nich nierzadko Anna Rudzińska, moja matka, a ja też uczestniczyłam jako słuchacz i stąd znam treść tych rozmów. Pawełczyńska oceniała uzdolnienia, inteligencję, zainteresowania i postawę życiową młodych socjologów. Jej zainteresowanie dla młodego pokolenia socjologów zresztą obejmowało również inne zakłady na Uniwersytecie Podgóreckiego, Jerzego Wiatra, Jerzego Szackiego i innych. Socjologowie w owych latach nadal stanowili stosunkowo ścisłe, zaprzyjaźnione środowisko, które kontynuowało tradycję wspólnej nauki, pracy i zabawy. Stałymi postaciami tego środowiska stali się w tych latach Aldona Jawłowska, socjolog kontrkultury, Joanna i Jacek Kurczewscy, Edmund Mokrzycki, Andrzej Mościskier, Krzysztof Zagórski, Michał Strzeszewski, Andrzej Tyszka, Piotr Gliński, obecny wicepremier, minister kultury. Wkrótce Włodzimierz Wesołowski, gdy wystąpił z PZPR, Andrzej Malanowski i wielu innych. Także wielu takich, którzy już nie żyją. Pod koniec lat 70. Pawełczyńska z przyjaciółmi, profesorem Nowakiem i Zygmuntem Rzekońskim, ekonomistą, sporządzali obszerne ekspertyzy gospodarczo-społeczne dla papieża Polaka wybranego na stolicę Piotrową jesienią 78 roku. Co parę miesięcy przesyłali je przez zaufane osoby za granicę, co było otoczone kompletną tajemnicą i dopiero po 20 latach pani profesor o tym opowiedziała. Potem zaczęła się Solidarność Oświaty. Od września 80 roku Pawełczyńska przeszła na emeryturę. Cieszyła się, bo miała nareszcie wolny czas i mogła się zająć tym, czym by chciała, bez obowiązków w pracy. A właśnie zaczęła się Solidarność. Wraz z profesor Anną Suchewicz-Grabowską i Zofią Skórzyńską była współinicjatorką jednego z nurtów warszawskiego ruchu oświaty i wychowania, który wszedł do tak zwanego dziewięcioliterowca, czyli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, a potem do Solidarności. Jej mieszkanie położone blisko centrum Warszawy stało się gościnną bazą dla licznych działaczy ruchu Solidarności Oświaty i Wychowania. A po ogłoszeniu stanu wojennego znalazło w nim schronienie kilka kolejno ukrywających się przed Służbą Bezpieczeństwa osób, m.in. przez blisko rok Urszula Doroszewska, obecnie ambasador Polski w Wilnie, o ile się nie mylę, do niedawna w Gruzji. Stefan Nowak zmarł w początkach września 1989 roku u progu wielkich przemian w Polsce. Zmieniły się czasy, zmieniło się nieco grono otaczających Pawełczyńską osób. W latach 90. i 2000. do stałych gościu profesor Pawełczyńskiej zaliczali się socjolog Teresa Kondycka-Koprowska i jej mąż Marek, krewny generała jezuitów księdza Andrzeja Koprowskiego, Edward Trucki, profesor dermatologii, Zofia Skórzyńska, psycholog, profesor historii Anna Suchewicz-Grabowska, historyk profesor Zofia Zielińska, która dzisiaj nie zdołała dojechać do państwa, i jej mąż Antoni, specjalista od problematyki służb specjalnych. Pracował w Biurze Rzecznika Interesu Publicznego przez kilka lat, kiedy ten urząd istniał. Krystyna Zonowa, wdowa po astronomii, profesorze Włodzimierzu Zomierz, Zygmunt Rzekoński, ekonomista, o którym już wspomniałam, nadal redaktor Maria Ofierska, historyk dr Jerzy Targalski. Przychodziło także jej 8 przybranych córek, z których każda miała inne zadanie w życiu profesor Pawełczyński, a były to Małgorzata Baranowska, czytam alfabetycznie, no ja tam byłam, Małgorzata Giżajewska, Teresa Koprowska, Brygida Lament, Maria Ofierska, Marta Rzekońska, Małgorzata Twornicka i dwóch przybranych synów, Tomasz Boczyński i Ryszard Surmacz, tu obecny.
Sławne stały się wkrótce brydże u profesor Pawełczyńskich. Tam przychodziło kilkoro socjologów, m.in. profesor Jan Węgleński, Albin Kania, jakiś czas dyrektor OBOP-u i wspaniała pani Kątkiewiczowa. Teraz to Pawełczyńska nadawała ton intelektualnym rozważaniom, rozmowom, interpretacjom najnowszych dzieł literatury politycznej i społecznej w swoim otoczeniu. Coraz częściej te dzieła to były wydawane co kilka lat jej książki fundamentalne, jak Głowy Hydry, Koniec Kresowego Świata, Ścieżki Nadziei, drugie wydanie Genialnego Czasu Człowieka, czy kilkakrotne przymiarki do autobiografii, którą miałam szczęście czytać we wczesnych wersjach. Także w latach 1992-96 znamowy Jerzego Jasińskiego i Jana Olszewskiego zgodziła się zostać wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Szefem tej fundacji był zapomniany dziś pisarz Andrzej Szczypiorski, może lepiej, który po latach okazał się współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa PRL. Okres ten Pawełczyńska wspominała jako katorgę, rozumiała zadania fundacji zupełnie inaczej niż Szczypiorski i pozostawała z nim w stałym sporze. W latach 90. weszła w skład 15-osobowej Rady Programowej Radia dla Ciebie. To jest regionalne radio warszawskie, publiczne. Czyli z okolice Warszawy, aż po Płock, Radom itd. Rada programowa tak naprawdę niewiele znaczy w życiu radia czy telewizji. Pawełczyńska jednak bardzo poważnie podchodziła do swoich obowiązków. Wymyśliła ciekawy scenariusz powieści radiowej w odcinkach, coś w rodzaju Matysiaków, ale bardzo już takie współcześnione i pisane jednak przez socjologa z całą jej wiedzą o mieście, o wsi, o rodzinie, o rolnikach, o patologiach i przesycając to wszystko systemem wartości bliskim społeczeństwu polskiemu, które znała i rozumiała tak doskonale. Zamówiono parę odcinków uznanych pisarzy radiowych, którym właśnie te wytyczne przekazano. Pani profesor Hania po wysłuchaniu ich wpadła w szał. Głupawe, tekturowe postacie, bzdurne przygody, brak kręgosłupa moralnego bohaterów, szczebiotliwe rozmowy o niczym, to była twórczość o 180 stopni różniąca się od jej projektu. Po trzech dniach rozmyśleń napisała list do prezeski Radia dla Ciebie, w którym w mistrzowski, grzeczny, a jednocześnie piekielnie złośliwy sposób zapowiedziała całkowite odcięcie swojego nazwiska i poparcia od tej produkcji. Radio najpierw za nie mówiło, potem przeprosiło Pawełczyńską i już nigdy serialu takiego nie puszczono szczęśliwie. To były czasy, kiedy tematyka zwykłej moralności, prostolinijnego postępowania, życia w zgodzie z tradycją polską i potrzebą dobrej codzienności zaczęła dominować w zainteresowaniach profesor Pawełczyńskiej. Była osobą niewierzącą, ale doceniała ogromną rolę religii w rozmaitych aspektach życia społecznego, jako drogowskaz, sposób na kontrolę społeczną jednostek, źródło otuchy i nadziei oraz możliwość rozwoju duchowości. Właśnie wtedy znalazła stare papiery rodzinne i całą wspaniałą książkę pod tytułem Koniec Kresowego Świata o krainie gniazd i o przepędzeniu na cztery wiatry całej tej naszej kresowej historii opisała w tej właśnie książce. Zwracałam czasem pani profesor Pawełczyńskiej, jeżeli mogę tu dodać takie osobiste zdanie, że idealizuje trochę tamte czasy i ludzi, że przepiękna postać jednej z jej prababek, jej wspaniałe życie to zaledwie 5 dobrych lat gdzieś w drugiej połowie XIX wieku, gdy ludzie miewali wprawdzie po 12 dzieci, co wzmacniało rodzinę, a liczyły się tylko te, co przeżyły. Ale kobiety masowo umierały przy porodzie, rodzice sławnych ludzi, jak na przykład Piłsudski, żyli po 42 lata. Nie słuchała zapatrzona w swoją wizję dawnego, wspaniałego świata, którą stwarzała dla pokrzepienia serc. Przełom tysiącleci to był czas, kiedy Polacy bardzo tego pokrzepienia potrzebowali. Już zapominano powoli o uniesieniach czasów Solidarności. Doświadczano rozczarowania nową niepodległością i bezwzględnością rodzącego się znowu kapitalizmu z jego patologiami. I to bardzo dobrze pani profesor Pawełczyńska widziała. Zapomniana w pewnym stopniu przez środowisko socjologów, sama się zresztą odcinała od niego. Jako członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego dostawała zaproszenia na rozmaite zebrania i odczyty, ale niezwykle rzadko z nich korzystała.
Uważała, że środowisko socjologów zdradziło ideały prawdy naukowej. Nie znosiła go tak w grupie, a jeszcze bardziej nie znosiła psychologów, uważając psychologię współczesną wespół z socjologią za narzędzia zniewolenia ludzi i społeczeństw, na co ludzie tych nauk się godzą. Ufała zawsze Janowi Olszewskiemu, którego często pytała telefonicznie o interpretację jakichś wydarzeń politycznych, wcześniej także Jerzemu Jasińskiemu, Andrzejowi Rażniewskiemu, niestety też wcześniej zmarli. Ale ciekawa była zdania wszystkich, którzy odwiedzili jej piękne mieszkanie na Ochocie. Ciekawa była zdania zawsze opinii gospodź, sprzątaczek, sprzedawczyń, warzywniakach, fryzjerów, aptekarzy, studentów, uczniów, mieszkańców Węgrowa, skąd miała pomocnicę, Pruszkowa, dokąd od czasu do czasu jeździła, i gospodarzy na wsi, gdzie miała letni domek, czyli tak zwanych zwykłych ludzi. W kwietniu 2007 roku ułożyła list wzywający środowisko naukowe do poparcia lustracji na wyższych uczelniach. Podpisali go wraz z nią byli więźniowie polityczni w PL, profesor Barbara Otwinowska, pan profesor Jacek Przygocki i także profesor Elżbieta Rykłajtis. Tutaj kawałek treści jest, żeby przerwać tą sztafetę pokoleniową rządzących Polską Natowińczyków i Puławian. Takim w skrócie można by treść tego listu opisać. Do ostatnich chwil profesor Pawełczyńska otaczała się atmosferą dyskusji intelektualnej w znacznie już węższym gronie, zawsze ciekawa rozwoju psychologii, socjologii, sztuki, reklamy i nowego dla niej świata cyfrowego, o którego możliwościach kazała sobie opowiadać. Sama z pewną dumą przyznawała się, że nigdy nie nauczyła się nawet pisać na maszynie, a co dopiero na komputerze. Jej stosunek do prawdy dobrze oddaje następująca rozmowa autentyczna. Po katastrofie smoleńskiej w gronie przyjaciół profesor Pawełczyńskiej wywiązała się dyskusja, dlaczego ludzie wolą żyć w kłamstwie, nie przyjmując do wiadomości, że wiele wskazuje na zamach w Smoleńsku, co większości obecnych wydawało się oczywiste. Jedna z młodszych osób westchnęła, nie chcą przyjąć do wiadomości, że świat jest aż taki zły. Czy to zrozumiałem? Nie, odparła profesor Hania. Prawda pozwala ocenić sytuację i bronić się adekwatnie. Lepiej znać prawdę, bo wtedy okazuje się, że świat nie jest wcale aż tak zły. I to był właśnie programowy optymizm osoby, która przeszła przez wszystkie kręgi piekła, można powiedzieć. Dziękuję bardzo.